cześć, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj mam dla was, już wam pokazuję, jedną torbę i drugą torbę i jeszcze buty. Jeżeli jesteście zainteresowani oczywiście tym haulem i chcecie zobaczyć, co ostatnio kupiłam, to zapraszam was do oglądania. I tak, i mam rzeczy z Vinted, z HM-u, H&M-u, z Primarka i z Zary. Może zaczniemy sobie od tej torby. Ogólnie tutaj mam torbę z Reserved, ale tutaj miałam rzeczy z Primarka. Ja po prostu będę takie brała sobie po kolei. Pierwszą rzeczą jest to taka spódniczka. Z tyłu wygląda tak. I ja mam w rozmiarze XS i ona kosztowała 8 funtów. Także tak, wziąłam sobie taką i ogólnie to miałam trochę taki, nie byłam pewna, czy wziąć S-kę czy XS-kę, tylko ja tutaj mam w pasie, jestem wąska i mi zawsze te rzeczy albo tak odstają, jakieś z wysokim stanem czy coś, a ja nie lubię też takich, wiecie, biodrówek, ale wzięłam sobie tą, ta jest spoko nawet. To mam też w, po prostu z Primarka, to jest to taki top. Jest to taki, jakby powiedzieć, halter neck top, to się tak nazywa. W takim kolorze oczywiście, w takim jak ja wszystkie mam prawie ubrania. I tutaj to jest takim kołnierzykiem i tutaj ma takie guziczki. I ogólnie ja mam rozmiar S i tutaj jest cena 6 funtów, ale ja kupiłam ją za 3, bo była na tym takim wyszaku, gdzie są sprzedaże. Tak, kolejną rzeczą jest to kombinezon, taki brązowy, jak widzicie. I te spodenki, one są takie właśnie trochę dłuższe, jak biker shorts, coś takiego. I on jest fajny, bo on jest z tyłu taki, on jest taki wiązany tutaj na szyję. I z tyłu ma takie plecy. I oczywiście też mój kolor brązowy. Ja już go przymierzałam, jest naprawdę bardzo fajny. Nie jest on też taki cienki. Jest też prążkowany. Jest prążkowany. I on kosztował 8 funtów. Kupiłam go za 4 i też mam w rozmiarze S. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, jest to sukienka. I ona kosztowała 10 funtów i ja mam w rozmiarze XS. Jest to sukienka, taka też bez ramionczek, w takim kolorze. Ona jest bardzo, bardzo długa. Ona jest aż taka, wam powiem, dla mnie taka za kostki nawet bym powiedziała. I ja już ją też przymierzałam. Ona jest naprawdę bardzo, bardzo długa. I wam powiem, że naprawdę fajnie się czuję w tym kolorze. Ona nie prześwituje ani nic. Jest taka dość też elastyczna. Tak, i tutaj też na biuście ma tak wujny materiał. Ona nie ma żadnych poduszek, ani żadnego podtrzymania, ani nic gumki, tylko po prostu ma taki podwójny materiał. Ale tak jak mówię, nic nie prześwituje ani nic, bo już ją mierzyłam. Naprawdę bardzo fajna, tylko tak jak mówię, że jest naprawdę bardzo długa. Ale jakieś fajne klapki do tego, czy tam sandały, co tam wolicie. W czym wolicie chodzić, to myślę, że fajna opcja. Mam tutaj kolejną sukienkę. Trochę poleciałam z tym kolorem, bo jest to sukienka taka żółta. Też prążkowana. I też mam w rozmiarze XS i ona była za 8 funtów, a ja ją kupiłam za 4. I ona jest taka też elastyczna. I ona już wam pokażę, jak tak sobie założę. Ona jest tak na szyję, jak widzicie. Tak przez szyję, tak samo jak tamten kombinezon. I z tyłu też ma gołe plecy. Tutaj mam takie, już wam pokazuję, takie shorty na takim grubym pasie, jak widzicie. One tak śmiesznie teraz wyglądają. I ja mam w rozmiarze S i one kosztowały 4 funty. I też w takim kolorze, ale one, wiecie, się rozciągają, też prążkowane. Ten pas jest naprawdę bardzo taki... Ten pas jest naprawdę bardzo taki gruby, ale one właśnie, tak jak mówię, fajnie się rozciągają. Też je przymierzałam, tylko nie jestem trochę ich pewna, bo one, tak jak mówię, mi tutaj trochę odstają. Nie wiem, muszę jeszcze raz po prostu zobaczyć, jak będę w tym wyglądać. Już wam pokazuję jeszcze, co w Primarku. Wziąłam takie body.
jedne. Takie zwykłe, też prążkowane. Nie wiem, co mam z tym prążkowane. Takie body. I one mają tutaj takie trzy guziki. Też już je przymierzałam, też fajne. Z tyłu też są fajnie wycięte. Ja mam w rozmiarze S i kupiłam je z 6 funtów na 3. Także wzięłam je też od razu. Też dobre są, bo je mierzyłam. To jeszcze wzięłam w Primarku. Co było chyba... A nie, to nie było na przecenie. Wzięłam jeden top taki czarny. I on ma te takie... ma takie ramionczka, te spaghetti. I on jest też w takim... Jest też taki prążkowany. Tylko ten materiał jest też bardzo rozciągliwy. Z tyłu wygląda tak. I to jest z tej kolekcji Rita Ora. Ja mam w rozmiarze XS i on kosztował 4 funty. Też już go mierzyłam, też naprawdę bardzo fajny. Też wszystko fajnie trzyma i tak dalej, także z tego jestem zadowolona. Naprawdę bardzo fajnie wygląda. I ogólnie to z Primarka by było, to by było wszystko z Primarka. Byłam też w H&M-ie. I kupiłam dwie rzeczy. Kupiłam takie spodenki. Z tyłu wyglądają tak, naprawdę bardzo fajne. One są właśnie takie krótsze trochę niż biker short, ale fajne. I ja mam w rozmiarze S i one kosztowały 5 funtów. I oczywiście w takim też jasnym kolorze. Wzięłam taką bluzkę. Bluzkę to po prostu na długi rękaw w takim kolorze. Tylko ona, wiecie, jest po prostu taka krótsza. Jest ona za pępek, ale jest taka troszkę krótsza. Też w bardzo fajnym kolorze. Taki kolor bym ona tutaj tak biało wygląda, ale wam powiem, że to jest bardziej taki kolor ecru, coś takiego. I ja mam w rozmiarze też S i kosztowała 7 funtów. Także w H&M-ie tylko te dwie rzeczy. I teraz przejdę do Vinted. Zamówiłam jeszcze dwie sukienki. Jedna już jest w drodze, a ta druga nie wiem. Jeszcze chyba nie została wysłana. Ale kupiłam sobie dwa zestawy. Takie. I te zestawy ogólnie są z Shein, tylko one chyba były za 2 funty, czy coś takiego to wzięłam. Jest to taka spódnica. To jest taki pomarańczowy kolor. Też komplet taki prążkowany, marszczony. Z tyłu też. Taka zwykła spódnica i do tego był top, tak na ramiona się mu składa i ma tutaj takie marszczenie i po prostu z tyłu wygląda tak. To taki jeden zestaw. I mam też drugi zestaw i to są takie już inne kolory, ale właśnie też taki na lato. Też jest Shein i on w ogóle był jeszcze z metką. I też mam w rozmiarze... Jest to taka spódnica, taka też marszczona po bokach. To ma w środku, ja jeszcze tego nie przymierzałam, tej spódnicy, ale właśnie widzę, że to są po prostu spodenki w środku. Myślałam, że to ogólnie jest tylko taki materiał, ale nie wiedziałam, że to są spodenki, ale są spodenki. Także spoko. Macie spodenki i... Tak jak mówię, że jest to taki na dole, poza tymi spodenkami, po prostu siatka taka. I był do tego też taki top bez ramionczek. Tak jak widzicie, on ma takie właśnie poduszki, normalnie jak od Stanika. Tutaj ma w środku też druty. Wiecie, żeby podtrzymanie było. Z tyłu wygląda tak. Może to jakoś bym tutaj zwęziła, czy coś, żeby tak trzymało, bo trochę mi z tyłu odstaje jak zwykle. Ja mam, tak jak mówię wam, zawsze problem, tutaj mi wszystko odstaje, bo jestem wąska. I tak mi się czasami wydaje, że nie wiem, jaki ja potrzebuję numer 4, XXS, czy co, nie wiem. Właśnie tak jak mówię, że tutaj bym musiała coś po bokach wykombinować, żeby mi to nie odstawało. A jeszcze mam buty z Vinted i już wam pokazuję. Mam tutaj takie klapki. I tak, je kupiłam na Vinted i one są z H&M-u w takim kolorze. Wyglądają one tak. Mają taki
taki obcas, bardzo mały, właśnie takie klapki do jakiejś sukienki czy coś. One nie były chodzone. Jeszcze spod spodu są te naklejki. Bardzo ładny kolor i myślę, że też wysokość bardzo fajna. Kolejne buty to już są takie, nie wiem co mi odbiło, ale okej. Bardzo mi się spodobały na zdjęciu. Już Wam pokazuję. Są to takie buty z takim printem, jakby wiecie, węża, coś takiego. I te buty są z ASOS i one też nie były chodzone, jeszcze też tutaj mają te naklejki. Te mają takie dwa paski. I one ogólnie na zdjęciu wydawały się być niższe, tylko jak je założyłam, to są trochę wysokie i one mają też taki inny obcas trochę. I one są na takiej spirali. Fajnie to wygląda na nogach. Też kupiłam kolejne buty i też to są takie sandały. Poczekajcie, zawiążę tego jednego i już Wam pokazuję. Też takie sandały czarne. Ogólnie nie miałam takich sandałków czarnych. Mam tylko białe, takie wiązane. I one były, i one są też, one są ogólnie z Primarka i widzicie, że tutaj jest cena, nie wiem czy widzicie, tutaj na dole jest cena 14 funtów, a ja kupiłam je za 5 i też już je mierzyłam, są właśnie takie wiązane, fajnie stopę trzymają i tak dalej, ja właśnie potrzebuję takich butów, żeby stopę fajnie trzymały. Mają one taki obcas, także też nie za wysoki, bardzo wygodne, mierzyłam już je. I wiecie, i fajnie można sobie je obwiązać albo jakoś wyżej, albo niżej. Bardzo wygodne i myślę, że te biorę na pewno na wakacje, na jakieś wieczory czy coś, naprawdę bardzo fajne. Jestem z nich zadowolona i już ostatnie buty, które też mi dzisiaj przyszły, już Wam pokazuję. Też myślałam, że są niższe, ale nie. Te też mi się podobają, też mi się podoba kolor. To są takie buty i one są z Pretty Little Thing w takim kolorze i one też mają tak jakby właśnie taki efekt węża, kurde, jeżeli mogę to tak powiedzieć, i też są wiązane, one mają taki taki przezroczysty po prostu plastikowy obcas. Dlatego też je w sumie wyjechałam, tylko myślałam właśnie, że ten obcas jest niższy. Też już nie mierzyłam, trochę wysokie są, no ale już niech będą. W sensie, no one nie wydają się wysokie, tylko ja nie wiadomo jakich też niewysokich butów nie noszę, bo mi jest niewygodnie, nie lubię. Ale ten obcas myślę, że jeszcze jest ok. I tak, i to by były też wszystkie rzeczy z Vinted. I tak jak mówię właśnie, że te dwie sukienki jeszcze idą, ale nie wiem czy ta... Czyli ta jedna została wysłana. Najwyżej Wam pokażę w następnym vlogu tą resztę. I teraz przechodzimy sobie do Zary. I ogólnie wchodząc do Zary nie miałam żadnego zamiaru, ale naprawdę bardzo fajne rzeczy były. Już Wam pokazuję. I tak, to może tak na siebie trochę założę. A to jest taki top też z takim kołnierzykiem, jak widzicie, prążkowany, tylko te prążki już są takie grubsze. I tutaj na trzy guziki, już Wam pokazuję, z tyłu ma gołe plecy. Naprawdę bardzo mi się podoba ten top. Chyba z niego jestem, z tych Wam powiem, z tych rzeczy z Zary jestem najbardziej zadowolona. Super, super jest ten top, naprawdę bardzo mi się podoba. I ja mam w rozmiarze S. Ten top kosztował 18 funtów. To. Kupiłam sobie też dwie pary body. Może po prostu Wam pokażę je na wieszaku, bo będzie wygodniej. Ale Wam powiem, że nawet nie wiem ile one kosztowały te body. Bo pisało, była cena w, po prostu w euro. Tak, są to takie body. Tutaj takie właśnie, jak mówię, zawiązywane z tyłu na plecy. Tutaj mają taki dekolt i z tyłu są też mają gołe plecy. Także te body i one są z takiego śliskiego materiału i one kosztowały, ja też mam w rozmiarze S i one kosztowały 13 euro, nie wiem ile będzie w funtach, nawet Wam powiem, nie patrzyłam, ale zaraz Wam powiem, bo tutaj mam rachunek, one kosztowały 16 funtów. Te body. Tutaj mam jeszcze jedne i tak, kolejne to są takie body, jest to taki, bym Wam powiedziała, kolor
Niby są one takie pomarańczowe, ale jest to bardziej taki rudy kolor. I tak, są to takie body, też wiązane właśnie z tyłu na plecy, może wam tam pokażę. I właśnie mają taki dekolt zbyt głęboki, tylko one spoko, bo mają z tyłu taką, one są takie siatkowane, tylko one mają materiał w środku taki podwójny, także spoko, bo nie będzie nic prześwitywać. Myślę, że naprawdę są bardzo fajne. I mają z tyłu właśnie takie głębokie, gołe plecy, jak to mogę tak nazwać. I one są po prostu takie, że wiecie, musicie je po prostu założyć, tak jakbyście spodnie zakładali. Tutaj nie ma żadnych guzików ani nic, że wam tak pokażę, ale są spoko wycięte. Ale nie ma żadnych guzików, tak jak mówię. Mam tutaj już ostatnią rzecz, z której jestem najbardziej zadowolona. Z której jestem najbardziej zadowolona. Pokażę wam może na wieszaku, będzie lepiej. Jak ja zobaczyłam tą sukienkę, ja po prostu musiałam ją wziąć. Były też inne bardzo ładne sukienki, nie powiem, że nie. Tylko ta po prostu mi tak wpadła w oko i ją wzięłam. Już wam mówię. Jest to taka sukienka w panterkę. Jest ona bardzo, bardzo długa. Też jest taka do... też jest mi taka do... taka za kostki. I tak, tutaj macie na dekolcie. Wygląda ona tak. Nie trzeba do niej biustonosza ani nic. Bo nawet też widzicie, jak tutaj z tyłu ona wygląda, że z biustonoszem nie będzie ona wyglądać dobrze. Te ramionczka, one są takie, one nie są regulowane ani nic. Także byście musieli sobie to przymierzyć ją, żeby wam tutaj, wiecie, ten dekolt za nisko nie był. Tutaj z tyłu ma takie coś i ma też z tyłu tutaj wycięte plecy. Ten materiał jest naprawdę bardzo fajny, bo jest taki grubszy i ta sukienka, wam powiem, że jest dość ciężka. Ale ja już ją też mierzyłam. Bardzo się dobrze w niej czuję. Piękna jest naprawdę. I wiecie, jakieś klapki do tego, torebka czy coś. I oczywiście jesteście gotowe. Naprawdę bardzo jestem zadowolona z tej sukienki. Ona jest po prostu taka... tutaj jest taka węższa. W talii jest taka większa. I po prostu ona się... z dołu robi się taka szersza. Ja mam w rozmiarze XS. I ona kosztowała 36 funtów. Tak. Tak, i to by były wszystkie rzeczy w tym holu zakupowym. Że tak, trochę mi tych rzeczy przybyło, ale naprawdę bardzo chyba dawno nie robiłam żadnego jakiegoś takiego większego holu. Dziewczyny, rozumiecie mnie i wiecie, jak to jest przed holidayem. Po prostu czasami trzeba jakieś nowe rzeczy sobie kupić. Także tak, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten hol zakupowy wam się podobał. Ja też jestem zadowolona z tych rzeczy. Dajcie może znać też, czy kupujecie na Vinted rzeczy. Bo ja ogólnie miałam jakąś taką przerwę też od Vinted i bardzo długo nie kupowałam, ale wam powiem, że tych rzeczy jest na Vinted tyle, że można dniami siedzieć i szukać naprawdę. Ale tak jak mówię, można naprawdę fajne rzeczy znaleźć tam. A więc tak, jeszcze raz dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!